Jerzy Piluch odszedł nagle, zostawiając po sobie ogromny żal i smutek. Wielu wciąż nie może uwierzyć, że już nie ma go wśród nas. Kilka dni później w mediach pojawiły się oficjalne informacje w sprawie jego pogrzebu. Teraz nie ma już żadnych wątpliwości, zapadła ostateczna decyzja. Jerzy Piluch był niesamowitym człowiekiem. Jego mądrością w życiu kierowało się wiele osób, cechowała go niezwykła inteligencja, ale i wytrwałość w dążeniu do celu oraz niebywały spokój ducha. On jak nikt inny potrafił dostrzec pozytywne aspekty nawet najtrudniejszej sytuacji. Jego śmierć zaskoczyła nie tylko krewnych. Media zalały tysiące kondolencji skierowane w stronę jego najbliższych. Niedługo potem pojawiły się również doniesienia na temat pochówku. Jerzy Piluch zmarł nagle. Zapadła decyzja w sprawie jego pogrzebu. Przypominamy, że wybitny pisarz Jerzy Piluch, urodzony 10 sierpnia 1952 roku w Wiśle, na Śląsku Cieszyńskim, twórca takich dzieł jak Spis cudzołożnic, Rozpacz z powodu utraty furmanki, Teza o głupocie, Piciu i umieraniu, Marsz Polonia czy Wiele demonów, zmarł 29 maja w swoim domu w Kielcach. Wiadomo, że od lat zmagał się z chorobą Parkinsona oraz miał poważne problemy z ciśnieniem. Do ostatnich chwil życia był świadomy. Był ciepłym, czułym człowiekiem. Kochał życie, nie był samotnikiem, jak próbowano go przedstawiać, mówiła Gazecie Wyborczej, cytowana przez Fakt, Kinga Strzelecka, ukochana żona Jerzego Pilucha. Dwa. Z informacji przekazywanych przez Fakt wynika, że po kilku dniach zapadła ostateczna decyzja dotycząca pochówku pisarza. Opinia publiczna spekulowała zarówno o dniu ceremonii, jak i miejsca, gdzie artysta zostanie pochowany. Jak więc możemy się dowiedzieć, pogrzeb rozpocznie się mszą w najbliższy czwartek, 4 czerwca, o godzinie 13 w kościele ewangelicko-augsburskim, ciało Pilucha zostanie złożone do grobu na cmentarzu komunalnym w Kielcach. W nabożeństwie uczestniczyć będą jego najbliżsi oraz lokalna społeczność. Źródło: Fakt.